Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy 4 września, już nie pamiętam. Drodzy Państwo, zaglądam rodziny, do której wczoraj zaglądałem, ponieważ ta rodzina bardzo słabo pobiera pokarm. Tak by 1 litrę wzięła, na drugiej się zatrzymała. No i chciałem sprawdzić, co jest zgrane z rodziną. Okazuje się, że w rodzinie jest bardzo mało pszczół. Dzisiaj pokarm wysuszyły 2 litrę, a już pszczoły wzięły po 4 litry pokarmu. I muszę sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak mało pszczół, czy pszczoły mi się rozleciały. Jak mam jeszcze to nagranie wczorajsze, ile tu było pszczół w ulu podczas przeglądu w dzień, to będzie link pod tym filmem. No i tu pszczoły się, widzę, rozważą. I cechą charakterystyczną tego ula było, że rodzina pszczela nie zużyła cukru pudru. Nie zużyła cukru pudru, nie sporządziła, bo przeważnie już wszystkie wyzamiatały ten cukier puder w ulu. I tu jest taki wniosek, że jak jest słaba rodzina, to 40 deka cukru pudru jest na taką rodzinę stanowczą za dużo. No jest tu pszczół uwiązane pod otworem, który jest przewidziany do karmienia. Ja Wam pokażę, o. Teraz to muszę zdiagnozować, ile w ogóle tych pszczół jest w ulu. Tu im wycofałem 1 ramkę, dałem z boku do osuszenia. Ale jak Państwo widzicie, no jest troszkę tych pszczół w ulu. Nie jest taka sytuacja beznadziejna. Proszę Państwa, no jest troszkę tych pszczół w ulu. Nie jest taka sytuacja beznadziejna. No troszkę jest ciemno. Zacząłem ten przegląd z rana, żeby później nie prowokować rabunków. Niestety to jest okres podkarmiania. Trzeba umiejętnie i z głową podchodzić do tych kwestii. No jest tu parę pszczółek, to też jest wypełnione. Trzeba z głową podchodzić do tych kwestii, drodzy Państwo, żeby odpowiednio im ten pokarm podawać, nie rozlewać pokarmem po pasiece. No jest troszkę tych pszczółek, mimo że pszczoły siedzą za zatworem, to i na ramkach troszkę ich jest.
są pszczoły. Tu ta rodzina ma 7 ramek. Mogłabym mieć troszkę mniej, ale ładniej nawet mi zalały tą ramkę, co mi wstawił wczoraj za zatwór, widzę. Coś było w podkarmiatce, to złożyły za zatworem na tej ramce i niestety trzeba to uszanować. I także scalam to gniazdo. No troszkę byłem przestraszony, że ta rodzina jest marna. Nawet miałem w zamiarze przyrządzać jaskółcze ziele, tylko się wczoraj czasowo nie wyrobiłem. No jeszcze dzisiaj muszę sprawdzić dwie rodziny. Z tego względu, no, że jedna co prawda wzięła 3 litry syropu, ale gdzieś to pomału brała. Pomału brała. Na rano jeszcze ten syrop zawsze był. I sprawdzę, co tam jest grane. Jak widzicie, nie stosuję chemii na warozę. No i moje obawy są, że moja krótka komórka, mój dwutlenek węgla, cukier puder mogą być nieskuteczne w ostatecznym rachunku. No niestety będę musiał pomyśleć. Będę musiał pomyśleć, żeby zastosować jakąś diagnostykę warozy na pszczołach ulowych. Żeby można było przeprowadzać. W mojej pasiece to będzie dawało mi taką pewność, że to co robię, robię dobrze. I za chwilę podejdę do następnego ula sprawdzić, jak to wszystko wygląda. No teraz godzina gdzieś może 6:30 rano. I tym sposobem rozwiałem wątpliwości, że w moich rodzinach pszczelich może być źle. Także mogę spać spokojnie, bo troszkę pszczółek w ulu jest. Tylko trzeba będzie pszczółkom wolniej zadawać pokarm. No tu są pszczoły w tej podkarmiatce tak niefortunnie. No teraz nie widzę, żeby tam gdzie im nie zamknąć matki. Matki, nie wyczepać matki poza ul.
Także troszkę tej pszczoły jest, no nie wiem jak to na nagraniu wyjdzie. No nie jest sytuacja beznadziejna. Pszczoła przy podkarmianiu nie pada, nie ginie. Także dzisiaj mogą trzecią litrę syropu otrzymać. Także nic nie trzeba kombinować, zasilać. No i troszkę ciemnawo. Mogę nie zobaczyć tej matki. Jeśli się plątała w podkarmiaczce, na to jest źle. Ale następne ule będą jaśniejsze. O, jest ładnie ułożone. Teraz to poprzykrywać, te duperele powkładać. Jak mi pisał jeden pszczelarz, że mam bardzo dużo dupereli w ulu. O, już jest załatwione. I proszę Państwa, tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.